Witaj, bracie. Chciałbym dzisiaj skierować do ciebie szczególne zaproszenie i refleksję. Dzisiaj myślę, że wszyscy obserwujemy, że podstawowe wartości zostały wyrzucone na śmietnik tego świata. Widzimy, że świat drży w posadach i trudno znaleźć coś trwałego, stałego, na czym można budować. Dzisiaj widzimy bardzo ogromny kryzys w różnych przestrzeniach. Kryzys uczciwości, kryzys solidarności, kryzys rodziny, kryzys ojcostwa również, kryzys małżeństwa. Widzimy młodzież, która nie odnajduje sensu swojego życia. Widzimy dzieci, które czują się samotne, pomimo tego, że tak wiele osób jest wokół nich. Widzimy dzisiaj małżeństwa, które się rozpadają, chociaż nikt nie spodziewałby się, że mogłyby się rozpaść. Widzimy dzisiaj tak wiele osób, które targa się na swoje życie, osób, które doświadcza jakiegoś głębokiego bólu, zranienia w swoim życiu. I za każdym razem okazuje się, że gdzieś głęboko przyczyną tego stanu rzeczy był brak ojca, brak zaangażowanego ojca. Dlatego dzisiaj potrzebujemy nowego pokolenia ojców. Ojców, którzy będą zaangażowani, ojców, którzy będą mieli wizję swojego ojcostwa, którzy będą mieli wiedzę, w jaki sposób budować swoje ojcostwo, w jaki sposób budować relacje ze swoimi dziećmi. Będą wiedzieli nie tylko dlaczego, ale będą wiedzieli również jak to robić. Ojców, którzy nie są samotni w swoim ojcostwie, bo nikt nie wygrywa ojcostwa samotnie, ale ojców, którzy będą mieli przyjaciół, braci wokół siebie, którzy tak jak i oni zmagają się z codziennością, którą przynosi każdy kolejny dzień. Ojców, którzy wreszcie będą potrafili zmierzyć się troszkę ze swoją przeszłością, ze swoją historią, którzy rozumieją, że najpierw muszą być synem, aby mogli być prawdziwie ojcem. Jeżeli masz takie pragnienia, by stać się tym nowym pokoleniem ojców, to zapraszam cię bardzo serdecznie na warsztaty dla ojców Nieprzeciętny Tata. Już w połowie czerwca, od piątku wieczór do soboty wieczór, niesamowity czas wzrostu, czas przemiany twojego serca, czas, w którym sięgniesz po nieprzeciętność w swoim ojcostwie. Zapraszam cię bardzo serdecznie.